łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego, umarłych i władców królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Tylko Ty, Jezu, masz dostęp do Boga. Możesz twarzą w twarz oglądać oblicze przedwieczne. W Tobie i ja mam dostęp do Ojca. Jestem odkupiony, zbawiony, ocalony. Ty przyjdziesz znów na obłokach, w triumfie, w potędze Bożej obecności. Wtedy żadne zło nie będzie już miało głosu. Bo przed Tobą zegnie się każde kolano. Niech wszystko we mnie klęknie przed Tobą, bym był gotowy na Twoje powtórne przyjście. W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość. W ciszy jest Twój Bóg, tam zawsze szukam. Ciszą jest mój Bóg.
Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Chryste, Twój majestat jest nieporównywalny z żadnym innym. Ty masz autorytet Boga, niesiesz Jego potęgę i chwałę. Nic nie wymyka się Twojej władzy. Twoje królowanie nie ma ograniczeń, ani terytorialnych, ani czasowych. Kiedy przytłacza mnie to, co obserwuję w świecie, w polityce, w moim otoczeniu, przypominaj mi, Jezu, że Twoje panowanie jest totalne i Ty masz władzę nad wszystkim. Jest zawsze.
Thank you.
nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przybili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Chryste, Ty przyjdziesz i objawisz swoją niezaprzeczalną boskość. Każdy Cię zobaczy. Żadne stworzenie nie będzie przed Tobą niewidzialne. Chcę już teraz być przed Tobą odsłonięty i odkryty przez Twoje słowo. Proszę Cię, Jezu, o to, bym przyjmował Twoją łaskę. Thank you.
Jesteś, który jesteś. Tak się przedstawiłeś Mojżeszowi w krzewie gorącym. Jesteś istnieniem. Nie masz początku ani końca. Jesteś odwieczny. Ty jesteś przede wszystkim i wszystko w Tobie. Wszystko ma istnienie. Jesteś obecny, towarzyszysz, prowadzisz, ożywiasz. W Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jezu, Twoje przychodzenie przynosi życie. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. W Tobie, Jezu, jest początek i koniec świata, historii, mnie. W Tobie jest pełnia, doskonałość, kompletność. Ty jesteś ponad czasem. Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Tobie podległa jest natura i czas, rzeczy widzialne i niewidzialne.
Ty sprawiasz, że wszystko jest logiczne i ma sens. Przyjdź, Panie, bo świat Ciebie potrzebuje. Kościół Cię potrzebuje, bo ja Ciebie potrzebuję. Czekam na Twoje powtórne przyjście. Jesteś wszechmogący, Pan tu Kreator. Ogarniasz wszystko i nad wszystkim panujesz. Przestrzeń, materia i czas podlega Tobie. Jesteś wielki i masz niczym nieograniczoną władzę w świecie. Jezu, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Ja przybyłeś moje ciemności.
Mówię razem z Kościołem. Amen. Niech się tak stanie. Niech już przyjdzie Twoje Królestwo, Jezu. Amen znaczy też ufam Ci, Jezu. Opieram się na Twoich obietnicach. Amen. Oby mi się stało tak, jak mówisz w Twoim Słowie. Niech się wypełnią słowa proroctwa. Wróć, Panie, Maranata. Thank you.
Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Niech przeminie ten świat, Chryste. Twoje powtórne przyjście przewyższa wszystko, co sobie wyobrażam i czego się spodziewam. Oczekuję Twego przyjścia w chwale. Pochwyć mnie. Przyprowadź tam, gdzie będzie przechodziła Twoja chwała. Chcę ujrzeć Cię twarzą w twarz i królować z Tobą na wyżynach niebieskich. Do Ciebie należy czas i wieczność. Twoje jest panowanie na wieki. Tylko Tobie należy się chwała. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Piękne jest imię Twe, Twe.
Pan Jezus jest pośród nas i Jego chwała spływa na każdego obecnego tutaj. Możemy teraz wstać, poczuć się swobodnie, oddać Jezusowi chwałę, oddać Jezusowi całe stworzenie, cała ziemia, wszelkie stworzenie, ale przede wszystkim my tutaj zgromadzeni. My, których Pan Jezus tutaj przyprowadził, których zaprosił, którzy odpowiedzieliśmy na to zaproszenie, chcemy wyśpiewać z całego serca, z całej mocy, z całym stworzeniem, oddać Jemu chwałę. Włączmy się razem w ten śpiew.
mogli zrozumieć, poznać, jak bardzo nas kochasz. Nic innego byśmy nie robili, jak tylko dziękowali Ci za tą miłość. Z zachwytem trwalibyśmy przy Tobie. Ale przecież po to mamy nasze życie, żeby tą miłość poznawać, żeby ciągle jej doświadczać, żeby coraz bardziej na tą miłość odpowiadać. Może niedoskonały sposób, taki nasz, ale każdego dnia możemy robić krok do przodu. Każdego dnia poprzez naszą modlitwę, poprzez spotkanie z Tobą możemy wzrastać w tej miłości. Przecież to wszystko, co nam dajesz, po to, abyśmy wzrastali, abyśmy ciągle kroczyli ku Niebu. Chcemy Ci, Jezu, oddawać ciągle chwałę. Chcemy Cię uwielbiać. Chcemy wyśpiewać, jak wielki jest nasz Bóg. Jak nasz Bóg jest potężny, a jednocześnie jest tak Bogiem bliskim. I przede wszystkim jest naszym Bogiem, Bogiem kochającym. Śpiewajmy wspólnie.
Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam tą czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Zacząć z Panem Bogiem, aby nasza wiara także zapłonęła, aby się zapaliła, abyśmy mogli być świadkami dla innych, abyśmy to, co tutaj otrzymaliśmy, to Boże błogosławieństwo, łaskę, to, co Jezus nam, każdemu z nas przygotował, abyśmy tego nie zakopywali dla siebie, abyśmy tą wiarę nieśli w swoje środowisko, pracę, domu, szkoły, abyśmy dzielili się tą wiarą, abyśmy przyjęli to Jego zadanie, to wyzwanie, aby świadczyć o Chrystusie. Niech ten Adwent będzie takim szczególnym czasem naszego dawania świadectwa o Panu Jezusie. Zaraz zaśpiewamy piosenkę o tym, żeby nasza wiara zaświeciła, zapłonęła, aby można było ją zobaczyć, aby po naszym postępowaniu, po naszej codzienności ludzie dostrzegali, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Thank you.
powoli dobiega końca nasze uwielbienie Pana Jezusa. Z Panem Bogiem chcieliśmy rozpocząć ten Adwent i z Panem Bogiem chcemy Go przejść przez całą tę drogę adwentową. Bardzo dziękuję, chciałem bardzo podziękować księdzu Piotrowi oraz wspólnocie Cantate Rosario, czy Rosario, nie wiem, czy dobrze odmieniam, ale za to, że wprowadziliście nas w ten czas Adwentu, to jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za obecność, za ten piękny śpiew, za te piękne rozważania. Niech bardzo dziękuję Pan Bóg, niech Wam błogosławi. Mam nadzieję, że kiedy będziemy przeżywać Wielki Post, to także tutaj nam pomożecie w takim przeżyciu tego Wielkiego Postu, który będzie za kilka miesięcy, który nas wprowadzi w Wielki Tydzień i te najważniejsze wydarzenia zbawcze. Chciałem też bardzo podziękować wszystkim, którzy przyszli na to uwielbienie, aby ten czas spędzić z Panem Jezusem. Tak jak ksiądz Piotr powiedział, odpowiedzieli na zaproszenie Pana Jezusa, bo to Pan Jezus nas tutaj zaprosił i na to zaproszenie wy odpowiedzieliście, przyszliście, te chwile tutaj z Jezusem spędziliście. Papież Jan Paweł II mówił, że czas spędzony na modlitwie nigdy nie jest czasem straconym. To na pewno jest dla nas wszystkich czas bardzo błogosławiony, taki dobry start, Adwent. Wszystkim za modlitwę, za obecność, za tą wspólnotę. Dziękuję, Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać.